Co my mamy, widzowie, za wideo? Pogaduchy, czy gracze z Solslake są gadgamerami? I zobaczcie, widzowie, tutaj jestem ja, tutaj jest Tamae i... o Jezu, Demoniddia, ale mi wypadło z głowy. Widzowie, czy gracze z Solslike'ów są gadgamerami? Otóż nie. Czy gracze z Souls-like'ów robiący jakieś ciężkie challenge udowodniają, że są lepszymi graczami od innych? Nie, są po prostu graczami bardziej wytrwałymi, ponieważ no hita lub jakikolwiek inny challenge speedruna jesteś w stanie zrobić również ty. To jedynie dowodzi twojego zawzięcia. Jeżeli robisz coś, co wymaga tak dużej ilości powtarzania runów, to jedynie udowadnia, jak zdyscyplinowany jesteś. I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim. No ale zobaczmy, co wideo powie na ten temat. Czy gracze z Souls-like są najlepszymi graczami komputerowymi? Czy osoby robiące no-hity, speedruny, SL1 są tak zwanymi godgamerami? Nie. Otóż nie. Dokładnie. Natomiast jeśli ktoś z was myśli inaczej, to zapraszam go do sekcji komentarzy, w której mam nadzieję rzeczowo wyjaśni swoje zdanie. Czemu piszecie, że to jestem ja w 2.0? Natomiast jeszcze zanim przejdę do samego uzasadnienia... Chłop ma wąsa, ciemne oczy, krzaczaste brwi... Uzasadnienia mojej opinii. Od razu. To chwilę poświęcę na wytłumaczenie skąd... Ty, ja mam submoda włączę... Ale nie, to dlatego tak spokojnie na czacie. Czekajcie, submoda wyłączę. Wziął mi się taki temat. Zaczęło się to od komentarza pod jednym z moich filmów o Dragon's Dogmie. Ale ty, dobra, muszę przerwać, widzowie, ale mimo wszystko, i teraz to będzie ciekawe, na 100% będzie istniała korelacja pomiędzy zrobieniem na przykład no-hita, no nie, no-hit, a byciem lepszym graczem, zwiększania swojego skilla, twój skill cap. Mhm. I te dwie rzeczy będą miały korelację, która na pewno będzie się objawiała w innych grach komputerowych. Pytanie jest teraz, jak duży to będzie skill cap? Czy to się zwiększy o 5%, o 10%, o 20%? Najprawdopodobniej o kilka procent. Tylko że identyczna korelacja będzie istniała pomiędzy na przykład wbiciem stary Challengera w LOL-u. Challenger w LOL-u, LOL. I twój skill cap. Dlaczego? Ponieważ każda gra cię będzie uczyła czegokolwiek nowego i każda gra będzie doprowadzała do tego, że twój ogólny wachlarz umiejętności będzie minimalnie większy. Więc kurwa, każdy challenge, każde zwycięstwo lub nawet każda przegrana czegoś cię uczy. A ta wygrana, która kosztuje cię dużą ilość innych, mniejszych zwycięstw lub jeszcze większą ilość porażek, nauczy cię najwięcej. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Żeby zrobić takiego no-hita, no musisz na to poświęcić przynajmniej 2 tygodnie, będąc już granym faktycznie w tych gierkach, prawda? Grając w takiego Lola, no nie wiem, kurwa, dobrzy gracze, to teraz tacy topowi gracze, to co, potrafią tego Challengera w tydzień i wyrzucić, no nie? Więc myślę, że od tego można byłoby zacząć materiał. W którym możemy przeczytać, uwaga, cytuję, cała jedynka była dla mnie totalnie easy i jestem graczem Soulsów. I nie wiem jak wy, ale ja odebrałem ten komentarz trochę jako taką przechwałkę, że po przejściu Dark Souls żadna gra nie sprawia mu trudności. Jakby przejście Soulsów było szczytem gamingu i ten stan. Mi się wydaje, że Soulsy co innego w tobie wytwarzają. To nie jest kwestia tego, że Soulsy nie wytwarzają w tobie żadnej trudności, bo przeszedłeś Soulsy i dlatego wszystkie inne gry są łatwe. Nie, ty po prostu jesteś nauczony powtarzalności jak małpa, ciebie nie boli każda przegrana, ty jesteś bardziej zdyscyplinowany i nawet przestajesz zauważyć jakieś takie pojedyncze porażki, no nie? Pamiętam, zadałem jakieś takie pytanie na streamie, ile razy musicie umrzeć na bossie, żebyście uznali bossa za trudnego? I niektórzy ludzie pisali 2, 3, 5, 10 razy. Dla mnie boss nie jest trudny do momentu, aż przynajmniej z 50 razy na nim nie padnę, ze 100 razy. Jak siedzę na bossie godzinę, pewno, że jest średni, no nie? Tak, że uznał, że boss jest faktycznie ciężki, no to z 3 godziny jak na nim spędzę, nie? Jak z 3 godziny spędzę na bossie, uznaję, że jest to ciężki boss. A ktoś inny powie, że dla niego ciężki boss to będzie ten, nad którym spędzi 15 minut, prawda? Więc to jest kwestia tego. Rano osiągnęła tylko garstka graczy, a przecież tak nie jest. Oczywiście Soulsy czy inne gry Souls-like są wymagające. Mierzymy się tam nie tylko z samymi przeciwnikami i ciężkimi bossami, ale też z terenem, który często nie pozwala nam na swobodną eksplorację i niekiedy wymusza od nas graczy wyjście poza nasz taki growy schemat. W tym filmie nie mam też zamiaru tutaj umniejszać Demoniddiasowi, Kiszakowi, Tamae czy innym graczom, którzy zrobili coś więcej. Ale ładne kolory miałem ustawione na streamie. Jezu, zawsze patrzę na swoje stare streamowe, kurwa, ale mam ładne kolory. Ta, to sprzed kilku dni chyba, nie? Ta, bo świeżo ścięty stare LEDy pomitingowe są, dobra, to patrz. Tamae czy innym graczom, którzy zrobili coś więcej niż samo przejście gry. Jasne, wielu może powiedzieć, że użycie glitcha, żeby skipnąć jakąś część gry, czy wyuczenie się danego bossa jest easy. Tak samo jak przejście na SL1 czy no hit. Kurwa, jak wam się wydaje, że używanie glitchy jest proste, to skipujcie ten Falę Bala w Diablo 2 Resurrected. To zobaczycie, czy kurwa glitchy są takie proste. Róbcie ten spelka z słapy w Diablo 2. Tylko to już w klasycznym, bo w Resurrected to było wyjebane. Zróbcie Rong Warpa w Dark Soulsie, stary remaster. No, zainstalowałem grę od Ubisoftu i od razu dostałem blue screena po 10 minutach, widzowie. No, to kurwa ciekawe, stary. Dobra, o tu widzowie zakończyłem. Dobra, oglądamy dalej. Demoniddiasowi, Kiszakowi, Tamae czy innym graczom, którzy zrobili coś więcej niż samo przejście gry. Jasne, wielu może powiedzieć, że użycie glitcha, żeby skipnąć jakąś część gry, czy wyuczenie się danego bossa jest easy. Tak śmieszne, samo... nie? Że mówiłem o glitchach i w tym samym momencie mi się Windows zglitchował. Dostałem blue screena i musiałem streama restartować całego peceta, nie? Jak przejście na SL1 czy no-hicie, to też nie jest problematyczne i każdy może to zrobić. Każdy. I fakt. Kurwa, każdy może przejść tą grę pięściami, stary, na no-hicie. Z wszystkimi DLC-kami. 7 gier z rzędu. Każdy może to zrobić teoretycznie. Każdy może to zrobić, jednak poświęcenie czasu, aby tego dokonać, żeby się tego wyuczyć, to już zupełnie inna para kaloszy, co chyba niewiele osób bierze pod uwagę. Ale wróćmy tutaj jeszcze do tematu naszego filmu, bo troszeczkę za bardzo odbiegam w dal. Oczywiście nie przez przypadek podałem tutaj kilka kanałów, które ogarniają tematykę Soulsów, bo weźmy sobie na tapetę taki przykład. Nie mówi się widzowie na tapetę, mówi się na tapet. Tapet to był taki, słuchajcie, takie sukno, które się wykładało na stół. A to jest ciekawe, że w tym momencie mamy tapety na telefonach, mamy tapety na komputerach i jednak jak możemy już chyba mówić o tym, że język tak wyewoluuje, że niedługo będzie to już poprawne mówienie, że weźmy coś na tapetę, ale poprawnym widzowie jest mówienie weźmy coś na tapet. Tym osobom grę, która składa się z walk, uników, czy też budowania buildów, to jestem w stanie uwierzyć, że ich podejście do tych aspektów w jakiejś nowej, totalnie grze może przynieść o wiele lepszy rezultat niż innemu graczowi, który mimo tego, że sobie pyka w gierki, to nie przykłada większej uwagi do tego typu elementów. Oczywiście bierzesz to zarówno z doświadczenia. Jak będziesz stary graczem LOLa, to szybciej zrozumiesz Dota, jak będziesz graczem Doty, to szybciej zrozumiesz LOLa, jak będziesz graczem CS-a, to szybciej zrozumiesz Valoranta i w drugą stronę. To się tyczy każdego gatunku gier komputerowych. Gdyż miał 10 tysięcy godzin w różnych strzelankach, to szybciej nauczysz się strzelać w totalnie nowej strzelance niż ktoś, kto w tym czasie grał, nie wiem, w RTS-y powiedzmy. I tego jak mocno te aspekty działają w grach Souls-like, a przynajmniej powinni. Ja nie wiem, Gasyk, co ty tam stary wysłałeś, o co chodziło. To wiesz, nikt... dziwny fest to było. Jednak jeśli wzięlibyśmy tutaj jakąś inną grę, jak na przykład FIFA, to wynik może wyglądać zupełnie inaczej. Sądząc po mordach, to jest widzowie jakaś FIFA sprzed 10 lat? Błagam, powiedzcie mi, że to nie jest najnowsza FIFA. Powiedzcie mi, że ta FIFA nie wygląda tak teraz. Powiedzcie mi, że to nie jest najnowsza FIFA. To jest najnowsza FIFA. A dlaczego w FIFA są kobiety teraz, widzowie? Ja myślałem, że FIFA to jest jakaś, nie wiem, tam ekstraklasa, że to są jakieś najwyższe kluby mężczyzn. Zawsze były w FIFA? One są lepsze od facetów, co wy gadacie? A wcześniej we FIFAch były kobiety, czy nie? Kurwa, nie wiem, ja grałem w kilka gier takich, wiecie, sportowych, jak będziecie dzieciakiem. Nie było tam, kurwa, kobiet. Nie było, okej. Czyli teraz są dodawane na trybunach, no właśnie. Znaczy, na pewno był jakiś DLC do FIFA stary z kobiecymi teamami. Od 5 lat są kobiety w FIFA, o widzicie. To ciekawe. A paskudnie wygląda ta nowa FIFA w takim razie. Nie wiem, ja nigdy nie zrozumiem tej idei. Ludzie co roku kupują nową grę, która co roku jest tym samym sportowym gównem. I jeszcze co roku nie kupują całej gry, tylko kupują podstawy do grania w tą grę, żeby wydać kolejne kilka tysięcy na paczki graczy, którymi będą mogli grać rankingowo. I to granie rankingowe oczywiście no, jest totalnym pay to winem, bo możesz sobie kupić lepsze karty. Ja pierdolę, jak to jest gigabeka. Ludzie co roku kupują nowy pakiet gry, tylko po to, żeby znowu wydać na nie pieniądze. Ja pierdolę. Gracze FIFA to są takie zjeby, że chuj, nie? wzięlibyśmy tutaj jakąś inną grę, jak na przykład FIFA, to wynik może wyglądać zupełnie inaczej. To przez to, że gameplay tych dwóch typów gier jest... Oczywiście, że może to wyglądać inaczej, ale nie musi to wyglądać inaczej. Są ludzie, którzy grają w gry po prostu tak dużo, którzy mają takie zawzięcie i to nie jest związane z jakimś gatunkiem, a to jest raczej związane z podejściem jakimś takim personalnym, typowo danej osoby, no nie? Nie wiem, patrzcie widzowie na to. Ja często mówię, że nie gram w strzelanki, no nie? Że mam wypierdolone w strzelanki, nie lubię grać w FPS-y. Tymczasem z chłopakami, jak wyszło Dark and Darker w pierwszej becie, graliśmy w Dark and Darker, jaką grałem klasą? Jebanego łucznika, grałem dosłownie w FPS-a. Co wbiliśmy z chłopakami, top 16 na całym świecie, nie? No to ja pierdolę. No ja nie umiem grać w strzelanki, nie gram w strzelanki, a jednak gramy w grę, która bazuje na jakichś zupełnie innych zasadach. Jestem odpowiedzialny za to, żeby strzelać, kurwa, i wbijamy jakieś topowe rangi. Zaczęliśmy, o kurwa, w tą grę mało osób grało, w tą grę wtedy chyba było 2 miliony kont założonych, no nie? W chuj osób to wtedy grało, no nie? Jasne, że tak jakby skill z jednej gry nie przychodzi do drugiej, ale to wszystko jest związane totalnie z No way, zajebiście, ale Kiszak będzie wyzywał na ten tytuł, ale o czym ty gadasz, stary? Co ty piszesz tam na tym czacie? Ty z TikToka przyjdziesz? O czym rozmawiam? Jaki tytuł? Patrz, ja gadam coś i jakiś zwierzyk na czacie z TikToka coś pisze. Co ty tam chcesz, synek? Czy porównujesz strzelanie z łuku do FPS-ów? Tak, ponieważ posiada wspólne elementy. Oczywiście, posiada wspólne elementy. Czy powiedziałem, że strzelanie w łuku z Dark and Darker jest tym samym, co strzelanie w CS-ie? Nie, ale posiada wspólne elementy. Dobra, widzowie, dajemy 30 sekund TikTokerowi na wyjaśnienie sytuacji. Co tam szczekasz na czacie? 30 sekund widzę mu dajemy. O Fallen Order. Kurwa! To czy masz tutaj jakiś czat, stary, podobny jak u Amoraut, który zapierdala, stary, z jakąś nadprzestrzenną, kurwa, szybkością, że musisz pisać każde słowo w oddzielnej linijce, żeby się przebić, czy możesz normalnie to napisać? Żeby nikt się nie musiał domyśleć, co chcesz tam, kurwa, przekazać. To nie pisz, jak piszesz, stary, po jednym zdaniu. Nie pisz takich Borysów teraz. Dobra, idziemy dalej, widzowie, idziemy dalej. Zgoła inny i o wiele ciężej jest przenieść swojego skilla z Dark Souls na tak odmienną grę, jaką jest w tym przypadku podany przykład FIFA. To też pokazuje, jak gry ewoluowały. Wiele osób, które... Kurwa, jasne, ale jest duża gama skilli, którą ucząc się w jednej grze jesteś w stanie przenieść na drugą grę. Na przykład, widzowie... Co z Dark Soulsów można przenieść na moby? W czym mi Dark Soulsy pomogły w mobach? W tym, że nie podchodzę do przegranej na takiej zasadzie: o kurwa, przegrałem, straciłem trochę punktów MMR-a, co teraz zrobię, mam niższy ranking. Tylko zastanawiam się, czego się mogłem nauczyć w tym przegranym meczu. Co on mógł wnieść nowego? Co mogłem zrobić lepiej? Gram kolejny mecz po prostu lepiej. Jestem wychillowany, mam dyscyplinę w sobie. To jest logiczne, że każda gra, którą przejdziesz, nie będzie sprawiała, że będziesz ogólnie lepszy w gry komputerowe. To będzie związane z tym, że będziesz musiał lawirować pomiędzy tym, jaką część umiejętności z danej gry będziesz w stanie przenieść na inną, jeżeli będzie ci zależało na tym, żeby grać jakkolwiek, nie wiem, kompetytywnie, powiedzmy. Które graczami nie są, nie zdają sobie sprawy między przeskokiem tego medium, które w krótkim czasie zmieniły się nie do poznania. Od gier stworzonych z prostych sprite'ów bez historii, po gry, które niekiedy lepiej niż inne media potrafią przedstawić opowieść na tyle wciągającą i różnorodną, że śmiało w tym aspekcie mogą konkurować z serialami, filmami czy książkami, o czym mówię w swoim innym filmie. I właśnie przez tą ewolucję bycie najlepszym we wszystkich rodzajach gier jest niemożliwe. Możemy być najlepsi w jednej grze i często jesteśmy w stanie to zmierzyć przez różnego rodzaju challenge. Ja widzowie do wszystkiego, do czego dosiądę, to topuję. Speedrunowanie Diablo 2. Wróciłem do speedrunowania Diablo 2. Nadil musiał wrócić do speedrunowania asasynką P1, bo bał się, że przegoni jego wynik. Topowy kurwa gracz. Mistrz świata wielokrotny. Dark and Darker, granie łucznikiem, top 16. World of Warcraft speedruny, 3. miejsce na całym świecie. Przegrana tylko kurwa z Chińczykami. Dark Souls, no hity. Ja widzowie do czego się nie dosiądę, zmienię to w pierdolone złoto. Bo mam taki pierdolony mindset, jestem grinderem. Co porzuciłem tak? Jest jedna gra, która siedzi mi w grze, której nie potrafię wymaksować i nigdy w niej nie wbiłem. Hearthstone legenda, tak o. Siadam i legenda. Największy problem dla mnie Dotka. Zbyt dużo czasu to zajmuje. Ostatnio wróciłem do Doty z legendy, wbiłem Divine 2, nie wiem, na przestrzeni tygodnia, widzowie. No Immortal na lajcie w zasięgu. Ile byłem? 20 winów tego Immortala, potem był meeting, wszystko się potoczyło. Muszę niestety wrócić do normalnego sterowania. Nie mogę sobie pozwolić niestety na to, żeby żeby streamować Dotę 24/7, tak jak to robiłem, widzowie, ale ten Immortal jest na pewno w zasięgu, ale to mi siedzi bardzo w głowie, nie? Że to jest gra, w której mam 4000 godzin, tego Immortala, kurwa, nie wbiłem w niej. No wbiłem Divine 2, no kurwa, no to jest 20 meczy, widzowie, ale no niestety zbyt dużo czasu. Last Epoch wychodzi, rank 1, kurwa, nie? Widzowie, to... Z odpowiednim mindsetem, nie wiem, mi się wydaje, że dużo gier nie jest na tyle kompetywnych, tylko wiecie, no powiedzmy widzowie, różnica pomiędzy tymi grami, które są takie hiper-competitive, nie? To, co ja wam mówię, to każdy z was byłby w stanie wbić, mając odpowiednie zawzięcie, no nie? Ale no, na przykład jest różnica pomiędzy posiadaniem takiego Challengera w LOL-u albo Immortala w Docie, a jest różnica pomiędzy byciem kurwa i sportowcą w tych grach, bo różnica pomiędzy tym 1, a tam 6000 MMR-a na Immortala, a tym 6000, czyli najwyższej randze w danej grze, a prograczami to jest dosłownie to samo. Ci progracze są tak niewyobrażalnie lepsi od ludzi na tych najwyższych rangach, no nie? Wiecie, no to jest tam 0,1%. 1/5% najlepszych graczy. Jezu, co ja gadam, jaka 1/5? 0,5%, no nie? Najlepszych graczy. 0,25% najlepszych graczy, kurwa, w danym tytule. Ale nadal, no, przeskok pomiędzy tymi, kurwa, graczami, którzy są bardzo dobrzy, a przeskok pomiędzy tymi, którzy są najlepsi, jest ogromny. To jest naprawdę, to jest niewyobrażalna różnica. To jest mega zabawne. Widzowie, w jakiej grze chcielibyście dać mi challenge, żeby zobaczył, ile by mi zajęło wbicie największej rangi? Widzicie, jak działa mój mindset? Ja już nie zadaję pytania, czy wbiłbym, bo ja we wszystko bym, kurwa, wbił. W CS-ie. Wy byście chcieli CS-a zobaczyć albo League of Legends, nie? Ile bym wbił w League of Legends Challengera, grając od samego początku. Niestety brzydzę się LOL-em, brzydzę się, kurwa, tym Riotem. W życiu nie zagram w to gówno. Pierdolę to. StarCraft 2. O, ty, a wiesz co, teraz dorzuciłeś coś takiego, o chuj. To byłoby ogromne. To by było coś, co naprawdę już musiałbym pewnie rok grindować. To w RTS-y, pomimo tego, że bardzo dużo gram w moby, to stary RTS zupełnie inna para kaloszy. Nie mam żadnego skilla w tym. Znaczy nie mam żadnego, możemy wejść, zagrać milimapę i was rozpierdolę wszystkich, kurwa, z czatu. Zara po tym meczu instaluję, wyciągam jednego widza, Borysow, instaluj Warcrafta 3, gramy 1/1 w Warcrafcie 3. Zobaczymy, czy się wpierdolę tego. I sprawdzenie się z innymi graczami. Lecz nie jesteśmy w stanie być najlepsi we wszystkim. I choć możemy przenieść naszego skilla na inne produkcje, przez co łatwiej... Mi się wydaje, że to po prostu można być bardzo dobrym graczem, no nie? Ale nie da się być najlepszym. Najlepszym możesz być w jedną rzecz i tyle. I będzie nam odnaleźć się w innej grze. Tak, zmiana sterowania, ekwipunku mocno może pogorszyć nasze starania się w byciu godgamerem. I o co mi tu chodzi? Bo z jednej strony to, co mówię, powinno być proste do zrozumienia i ten film nie powinien mieć prawa bytu. Bo każdy powinien wiedzieć, że topowy gracz... Dla mnie najśmieszniejsze było, widzowie, jak ja pół roku temu zacząłem grać w POE. Zrobiłem pierwszy raz bossów, no nie? Bo mi tam Pidgeon dał wyjściówki, zobaczyłem, jak wygląda bossing. Mówię, że jaki zajebisty ten bossing. W następnej lidze robię speedrun robienia bossów. I pytam się, w ile to zrobię. Widzowie, oj, nie zrobisz uberów, sam nie zrobisz uberów. Nie da się, kurwa, nie da rady, nie? Mówię, dobra. Robimy challenge. Czy zrobię to, kurwa, w 10 dni? Nie ma bata. W 10 dni Ubery od zera na nowej lidze nie ma bata. Nie zrobisz, nie da się. Nie da, na pewno się, stary, nie da. Na pewno się nie da. Nie zrobisz tego. W ile zrobiłem? Chyba, kurwa, w 8 dni? W 7 dni? I jeszcze codziennie robiąc, kurwa, 4 godziny streama sponsorowanego z House Flippera. Chyba 3 albo 4 streamy z rzędu. I co, da się? Bo widzowie, to dobrze napisałeś, reproduktor. Bo widzowie to są ludzie słabej wiary, którzy mierzą innych swoim skillem, który jest niski. Po prostu jest niski. I potem zrobiłem te Ubery, to co mówi, bo zrobiłeś, bo miałeś build taki, co był dobry na Ubery. No przecież logiczne to jest, że jak pierwszy raz będę robił Ubery, to nie będę robił tego buildem, który jest chujowy do tego, tylko to zrobię buildem, który jest dobry do tego. Bo co było ostatnio, widzowie, z flickerem? Wstawiłem, jakim będę grał flickerem, ludzie mówią, o nie pograsz flickerem, dobra, to grasz flickerem w piątek, to w sobotę grasz nowym buildem. Zrobiłem tego, widzowie, flickera i za, bo active party zrobiłem, bo dobry drop miałem, bo coś tam zawsze, tyle wymówek. Na początku jest nie da się, to jest giga ciężkie, nie zrobisz tego. Potem ja to robię, a widzowie tylko piszą. Oj, nie, bo tutaj coś, bo to coś, tam tyle wymówek, widzowie. Doty niekoniecznie będzie dobry w Mario i na odwrót. Jest tyle typów gier, że ciężko we wszystkim być najlepszy. To jest niby logiczne i pewnie wielu z was kiwa głową. Ale uwierzcie mi, że mając kanał na YouTubie, nawet tak mały jak mój, może na widzowie, najważniejsze w tym wszystkim to jest to, żeby mieć świadomość, jak można przenieść jedną umiejętność na drugą rzecz. Czy wy, widzowie, na przykład min-maxujecie życie? Czy wy na przykład idąc na siłownię, robicie jedno ćwiczenie, robicie minutę przerwy, robicie kolejne powtórzenie, minutę przerwy, kolejne powtórzenie, minutę przerwy i potem 5 minut przerwy na przeglądanie Instagrama i potem kolejne ćwiczenie? Ja na przykład robię tak, że robię jedno ćwiczenie, jak mi odpoczywa ta część mięśni, to robię ćwiczenie na inną partię mięśni. Żeby nie tracić czasu, trzeba optymalizować to. I mój trening nie trwa godzinę, pół godziny, bo robię dwie zupełnie inne serie ćwiczeń. Trzeba, widzowie, codzienne rutyny nawet min-maxować. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I to z gier komputerowych. Nie grałbym w gry komputerowe, nie min-maxowałbym tego. Najpierw sramy podczas sikania, móc się podcierać. Zajebiste, stary. Niedługo góry chyba, niedługo. Na tak zamknięte i ograniczone umysłowo osoby, że w niedalekiej przyszłości testem na inteligencję będzie wkładanie klocków w odpowiednie otwory, jak to było w filmie Idiokracja. Zakupy się optymalizuje, żarcie to samo. Codziennie mogę jeść to samo, by dostarczyć paliwo. Oj kurwa, ja też. Ja od 2 tygodni jem to samo śniadanie, dzień w dzień, nie? I wiem, że mogą być to trolle internetowe, ale nie chce mi się też wierzyć w to, że tyle trolli można spotkać w sekcji komentarzy na YouTubie czy innego rodzaju medium internetowym. I niestety, ale tego typu filmy będą pojawiać się coraz częściej na YouTubie. Filmy, które mimo tego, że powinny być zrozumiałe dla wszystkich, to z jakiegoś powodu nie rozumie ich coraz większa część społeczeństwa. Wiem, jak wielu nie ogląda filmów do końca, dlatego też na samym początku zachęciłem ludzi o odmiennym zdaniu, o komentarz z uzasadnieniem swojego zdania, bo być może ktoś z was jest w stanie mi wytłumaczyć, że się mylę. Wtedy zrobię też coś, co powinno być standardem, czyli przyznam się do winy i zamknę pizdę, zamiast prowadzić dalej rozmowę, uzasadniając ją, ale mi się tak wydaje. Ja wiem, że można mieć swoją opinię na dany temat, ale z faktami się nie dyskutuje. Jeśli coś jest białe, to będzie białe, mimo tego, że ktoś twierdzi inaczej. I w ten sposób zakończmy sobie ten film. Ja się z wami żegnam i do następnego. No, to widzę raz, czy gracze są z lajków, są gadgamerami? Nie, oczywiście, że nie. Dobra, co mamy dalej?